72 niepełnosprawnych sportowców wzięło udział w 7 ogólnopolskich zawodach we wspinaczce osób z niepełnosprawnością, które odbywały się na hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Dopisała także licznie zgromadzona publiczność, która dopingowała swoich faworytów. Impreza związana z ogromem emocji. 72 zawodników wspina się, wszyscy im kibicują, jak słychać, zagłuszają, wszyscy siebie nie słyszą. Po prostu święto radości, święto zwycięstwa każdego z nas jako organizatorów, trenerów i rodziców, którzy przygotowują zawodników, ale ich samych, którzy pokonują swoje ograniczenia, wchodząc na tę 11-metrową ściankę. Ścianka ma 15 metrów, wchodzą na 11 metrów, pokonują swoje ograniczenia, same sukcesy, sama radość. Celem imprezy było propagowanie aktywnego stylu życia wśród osób z niepełnosprawnością, przełamywanie barier, a przede wszystkim integracja.